Pochwalony Jezus Chrystus. Wstajemy na chwałę Bożą, oddajemy Bogu dobremu całe nasze życie i cały ten dzień. Chcemy Jemu służyć. Dzisiaj jest trudna Ewangelia o nieuczciwym rządcy i ona kończy się w ten sposób. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił, bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światła. Pan Jezus pokazuje, że mamy synów tego świata i synów światła, synów Chrystusa, synów i córki Chrystusa. Pokazuje, że to jest inny sposób działania, inny sposób myślenia, reagowania. Synowie światła, synowie obecności Bożej, Królestwa Bożego tutaj na ziemi, to są osoby, które mają w sercu swoim obecność Bożą, że noszą Chrystusa gdziekolwiek idą, noszą światło, On jest obecny w nas. Synowie tego świata natomiast, to są osoby, które noszą w sobie myślenie o świecie, o tym, co jest cały czas tutaj na ziemi, przywiązane do ziemi. Nie ma tego pielgrzymowania przez ziemię, jak u synów światłości, tylko jest bycie na ziemi, przywiązanie do tego, co jest tutaj. I co Pan Jezus pokazuje? Ci przywiązani do ziemi myślą o niej więcej i są roztropniejsi w relacjach międzyludzkich. Roztropniejsi, bardziej przebiegli, bardziej dochodzą, kalkulują, widzą więcej w relacjach międzyludzkich i przez to są sprytniejsi. Jezus pokazuje, tak jest. A jednocześnie to ci, którzy są synami światła, mają być odklejeni od rzeczywistości, będąc w rzeczywistości. Mają być w dystansie do tego, co się dzieje, bo wszystko jest w ręku Boga. Jestem pielgrzymem na ziemi. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj spojrzeli na siebie. Syn, córka światła, czy syn, córka tego świata? Czym ja żyję? Co mamy w swoim wnętrzu? Co przeżywam bardziej? Jaki jest mój dzień? Czy zamykam oczy i się zamartwiam, czy też zamykam oczy i jestem z Bogiem? Mamy być synami i córkami Chrystusa, prawdziwego światła na ziemi. Dbajmy o to, myśląc o naszych zmarłych. Cały listopad jest pięknym prowadzeniem do przeżywania pielgrzymowania na ziemi. Synu, córko światła, prawdziwego Boga, dbaj o Jezusa w sercu. Proszę Was, żebyście subskrybowali kanał. Kto tego jeszcze nie zrobił, dajcie kciuk w górę. Zapraszam na drugim naszym kanale live, na wieczorną mszę świętą i różaniec, na koronkę do Bożego Miłosierdzia. I pomódlmy się dalej słowami tej pieśni. Broń mego serca z Panem Bogiem.